Hejka! Hej! Nagrywamy dzisiaj kolejnego vloga. Tym razem będzie on z budowy gołębnika, który tu już jest tak, zapoczątkowany. W nocy podłogę już zrobiłem, także podłogę mamy. No i zaraz wam pokażemy resztę, więc zapraszamy do oglądania. Tak, już mamy zaczęte i teraz Demon opowie, jak to mniej więcej będzie wszystko wyglądało. I po prostu, jakie są kolejne etapy budowy. A więc tak. Gołębnik miał powstać dużo później, ale coś się udało, że będzie wcześniej jednak. Więc tak, mamy gołębnik na 5,30 długi, 2,20 szeroki. Wysoki, no to zobaczymy, ale raczej będzie 2 metry w środku. No i wiadomo, plus dach ten wypuszczać. Co więcej, stoi na słupkach, jak widać, bo spodu była wentylacja. Rusztów nie będę robił. Tak, niektórzy właśnie mi mówili, u nas strasznie wieje, jeśli chodzi o to. Także z tamtej strony będzie cała ściana zabudowana, tutaj będą wloty, woliera i przerzucamy się na gołębie pocztowe. A jednak, tak jak Damian mówił, wspominał o tym wcześniej, że w serduszku są pocztowe, to tak chyba się stanie i... No, nawet można się odwrócić teraz, zobacz. Więc tak, z ozdobnych gołębi nie rezygnujemy całkiem, garłacze pomorskie nam zostaną i widyny. A przechodzimy na gołębie pocztowe. Mamy tu kilka siwka, abstrego, kilka białych, kilka młodych zamówionych i zobaczymy, co z tego będzie. No więc tak, Damian zabiera się za robotę i będziemy pokazywać wam aktualizację, jak to będzie powstawać. Scena miała być. No scena, to teraz już tańczyliśmy rano. Damian mówi, że parkiet buduje. Można hulać teraz już. No, także pokażemy dalsze etapy budowy. A ja w międzyczasie muszę uporać się z sianem. Udało się nam teraz kupić takie ładne kostki. Teraz może tak to nie widać, bo tu jest ciemno, ale super pachnące sianko. No i właśnie pakuję do worków, to wiecie, dla królików. I co mi tam zostanie, to jeszcze dołożę alpakom. Więc każdy ma tutaj swoje jakieś zajęcia i to, że ja też czasem po prostu nagrywam tylko, to nie znaczy, że nic nie robię, bo wiecie, filmik to jest dosłownie 10, 15 do 20 minut, a to, co my robimy poza tymi filmikami, no to już wiecie, jest inna kwestia, więc zabieram się do pracy. Z takiej jednej dużej kostki wyszło takie dwa worki. Sianka, no i karton, i to z kartonu pójdzie do alpak, a to z worków to sobie po prostu pakuję na zapas i mam dla królików. No więc idę uzupełnić jeszcze sianko alpaką, to też wam pokażemy, więc chodźcie z nami. To siano naprawdę ładne się udało. One już mają tutaj w sumie, pół paśnika mają, to ja im tylko tak dołożę. I do tej siatki później jeszcze. No i widzicie, będą sobie przebierać. To sianko jest dużo ładniejsze, jest takie zielone, nie wiem, czy to na filmie widać. Ale patrzcie na to, to było takie, wiecie, jak słoma, słomiaste. A to jest mega, sama bym jadła, tak pachnie. No więc alpaczki sobie zajadają, jeszcze muszę tam ogarnąć kozy i tak dalej. Ale już poranna wyżerka za nami. Dziennie rano właśnie robię taką wyżerkę zwierzakom. Dostają tam, co tacie uda się przynieść, że tak powiem. Czy jakieś tam sałatę, jabłka i tak dalej. Kozy nie gardzą niczym. Więc tak to wygląda. No i teraz pewnie pojawi się dalsza część budowy gołębnika. A więc tak, mamy zaszalowaną jedną ścianę. To jest ściana frontowa. Tutaj będą otwory jako na woliery i wyloty dla gołębi. Tutaj będzie gołębnik rozpłodowy do gołębi pocztowych. Tutaj będzie gołębnik na młode. I tutaj będą roczne, dwuletnie, wiadomo, jak to czas pokaże, gdzie co będzie na razie. A i tak, co więcej. Tu będzie siatka do połowy. Pokażemy potem, jak to zrobimy. Przegrody, wiadomo, tutaj będą też drewniane. Drzwi raczej z siatki. Tutaj są moje drzwi. Tu są drzwi wejściowe i dach dwuspadowy, to zobaczycie później, jak już będzie ciąg dalszy. To tak wygląda. Jesteśmy teraz od frontu, tak jakby. Tutaj będą tak, to się w sumie powtarza, to co mówiłem wcześniej, ale to będzie lepiej widać. Tutaj na takiej wysokości od ziemi, wiadomo, to jeszcze wyrównamy, będzie woliera taka, o taka, około metra i po całej długości. I tutaj będzie wylot, wylot i wylot. Też wiadomo, rozpodowe nie będą latały nigdzie, bo nie da rady.
ale no, żeby jednakowoż było ładnie wyglądało. Jesteśmy tutaj w środku, w Gołębniku. Tutaj jest parka pomorska, właśnie szykują jakby gniazdo na jajka. Trochę mieliśmy problemów, jeśli chodzi o właśnie te pomorskie, o liczbę gołębi. No, ponieważ samczyk, o właśnie ten, od widynów, no, zniszczył cały lęk. Wszedł do środka tam i po prostu zmiódł je wszystkie, te malutkie. No nic, właśnie to jest jednak powód tego, że nie rezygnuję z ozdobnych, ale raczej zostajemy przy tym, co mamy teraz. To właśnie budynki szykują się na jajka. Mamy tu jednego młodzika, mało się, że udał się wypluć. Też od widynów, czerwony będzie. Co więcej, nie bójcie się. Tutaj siedzi samica rysia, ale podłożyłem jej jaja od tych białych pocztowych, bo jest dość fajna parka i chciałbym, żeby mieć coś więcej młodych od nich. I one się właśnie parują, a ona wychowa sobie jak swoje. Co więcej, raczej nic, raczej tutaj już wszystko zostaje tak jak jest. Wiadomo, te skrzynki pewnie zabieram, jak zabiorę stąd gołębie. Tu zostaną raczej tylko pomorskie. No i raczej nie, raczej chyba tylko pomorskie. Teraz nalewamy wodę, uzupełniamy dla koników. Także każdy ma u nas swoje zajęcie. No i tak, jeszcze sianko przygotujemy. Boksek wysprzątany. Jak już mają gotowe, tylko zgodzić się z paspiska i gituwa. Chłopaki ogarniają dalej gołębnik, a my teraz uzupełniamy wodę i sianko dla koników, żeby jak już wrócą z paspiska, miały wszystko gotowe, więc działamy dalej. No, więc Lena teraz ogarnia sianko dla koników, teraz dla Hildago, wcześniej dla Divy. No i tak sobie działamy pomału. Chłopaki robią tam na zewnątrz, a my tutaj w stajni. Okej, minęło w sumie 2 dni i robimy aktualizację, bo chciałabym już to zmontować i wrzucić. Więc Damian wam opowie, co już zostało zrobione. Dobra, także wchodzimy do środka. Tutaj będziemy mieć drzwi. I tak. Tutaj planowany jest gołębnik na samiczki. Troszkę się pozmieniało, jeśli chodzi o nasze ten właśnie co jak co. Tu będzie gołębnik dla samców pocztowych i tutaj będzie gołębnik dla młodych. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie właśnie teraz, no, samcze, samiczki. Tylko że w jednym z gołębników będzie na razie rozpłodowy, no bo tam będzie mieć garłacze i na razie tak zostaje. W dachu stworzyliśmy taką mamy wentylację. To jeszcze ciężko widać, tak? Bo jeszcze nie jest dokończone. Chodzi o to, że tu będzie przestrzeń powietrzna, uciekałem do góry powietrza. Z wlotu będzie wychodziło tak jakby tutaj do przodu, przez gołębnik, przez tą siatkę. Tu będzie zabudowane wszystko jeszcze deskami i będzie uciekało powietrze tam, prawda? Żeby była fajna wentylacja w gołębniku. Na tamtą stronę sobie niestety nie możemy pozwolić, no bo bardzo wieje jest tamtej strony i po prostu byłyby mnie przeciągi. No tak to myślę, że będzie ok. Jeśli chodzi o gołębnik dla samiczek, tutaj będziemy robić same regały. Same takie półeczki, żeby mogły sobie siedzieć. Dla samczyku to wiadomo, same cele. I pewnie tam jest na młode. Także myślę, że na razie ten dla samczyków będzie gołębnikiem naszym rozpłodowym. No jeszcze zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, gdzie co będzie. No ale no właśnie tak. Mam trochę pytań do was, jeśli chodzi, bo wiem, że dużo hodowców. Gołębiarzy się nie mówi, hodowców gołębi. Ogląda filmiki nasze. Mam parę pytań, jeśli chodzi o cele. Na przykład, jeśli ktoś by tam w komentarzu mógł wysłać, jakie macie cele. Nie w komentarzu wiem. Chyba nie można wysłać. Aha, nie można zdjęcia? A nie można, ale na wesołej zagrodzie na Facebooku, na Messengera. No, jakie macie nawet cele, nie wiem, wymiary, te fronty, bo to różne są. I tak jeszcze zastanawiam się, jak je zrobić właśnie. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? No, jeśli chodzi o tę wentylację, jeśli ktoś się zna, czy po prostu robić na metr szerokości, taką dużą, czy jakąś mniejszą, czy po prostu, nie wiem, jakieś przysuwane takie, żeby to można było regulować. Drzwi planuję zrobić tutaj z siatki pomiędzy boksami, będą pewnie przesuwne, tak żeby było lepiej nam. Jeśli chodzi o ruszta, bo zastanawiałem się nad rusztami, bo mam na razie same deski. Czy na przykład tak, jeśli chodzi, no lubię sprzątać, także to nie ma z tym problemu. Tylko czy będzie lepiej na przykład, jak zrobimy ruszta takie drewniane, nie wiem, tak z 5-6 cm nad ziemią, czy po prostu zostawić same deski
i tak jak jest teraz. Także tam w komentarzu byście mogli napisać, co kto myśli. No, także czekamy na komentarze, podpowiedzcie coś, no bo na pewno osoby bardziej doświadczone nas oglądają. Jak macie jakieś głębniki, no to możecie podesłać inspiracje właśnie na Messengerze, na wesołą zagrodę, tam chyba będzie najlepiej. No i tak, no i teraz w ciągu najbliższych dni pewnie Damian będzie to dalej robił i będziemy aktualizacje też przesyłać. Ten filmik pewnie zmontuję. No jako pierwszy, jako że rozpoczynamy budowę głębnika. I później będą dalsze losy, więc tak to wygląda. Daj pomysł, wóz spadowy. Tutaj jest taka część jakby przedłużona, tutaj bardziej ostra. I u góry jest właśnie ten kowin taki, co po całej długości jest wentylacja. Tam oczywiście będzie siatka zabezpieczająca, żeby nic nie weszło do miałnika. Raczej tak nic nie powinno, bo tu będzie też siatka, także. Ale no wiadomo, dla bezpieczeństwa zrobimy też tam. Trzeba całą zaszolować, jakby całą połać dachową. I potem będziemy kryć to raczej papą. Inaczej na pewno. Tutaj jeszcze będą oczywiście deski w tę stronę. I co więcej, tutaj te woliery. Myślimy pomalować gołębnik na kolor różowy i białe takie wstawki. Myślę, że raczej raczej to nie będzie przeszkadzało gołębiom. Myślicie, że kolor różowy to dobry pomysł? No bo Damian mówi, że wspaniały to jest pomysł. No pomyśl, kto ma różowy gołębnik? Nikt nie ma. No, więc tak. Tam z tyłu też fajnie gołąbki widać, tak. Kadr jest jakby tematyczny. No właśnie, ale teraz widać od razu. Co tu rządzi w tym gołębniku, no? Pocztowe. No pewnie. To od razu jest taki żywiutkie, chodzi, brucha tutaj, kombinuje. Teraz dużo właśnie mamy par, jakby, jak to powiedzieć, dopiero się parują, bo jest dużo jakby przywiezionych... Niepołączonych par, tak? Niepołączonych, tak, dopiero się parują w pary i dopiero zaczynają coś kombinować, także... Kilka tam młodzików będziemy mieć od nich. No a tak to mam po prostu zamówione od hodowców. No i zobaczymy, co to będzie. Tu mamy takie kuwety, które będą pod gołębnikiem, no bo niestety... Klaudusia się złości. Złości się jak... Troszkę się złości. No jak widać, no, drzwi trochę są obębane. Obombione są drzwi i te płytki i muszę cały czas z miotłą latać. No, także kuwety już są przygotowane. I trzeba uważać na bomby. Tylko zamontujemy to, także w następnym odcinku, jak już będzie o gołębiach, już na pewno będą zamontowane. Tak, także nie martwcie się, nikt tutaj nie cierpi z powodu braku kuwet. Tylko Klaudusia. Także już jest sprawa rozwiązana. No i co, Damian zamontuje i będzie już na pewno lepiej, łatwiej dla nas przede wszystkim. Tak nie? Nie? To oczywiście, tak? Oczywiście, tak, tak. No więc tak. Okej, okay, postanowiłam, że dogram Wam jeszcze open box paczki z futerkowego, bo jak większość wie pewnie, prowadzę hodowlę. Więc tak, otworzymy sobie razem paczkę i pokażę Wam, co zamówiłam. A więc zaczynamy. I tak, tutaj mamy sobie spieczone, wiadomo, żeby się nic tam nie poobijało. Pierwszy raz na spróbowanie. Zamówiłam coś takiego, jest to lucerna, taka dla królików i zobaczymy, czy w ogóle im takie coś zasmakuje, więc to wzięłam na próbę. I lecimy dalej. Nie jest to jakieś duże zamówienie, bo po prostu takie większe zamówienia to robię raz na jakiś czas, a dzisiaj takie mniejsze po prostu wpadło, a więc tak, dwa pojdełka. Bo brakuje mi i mam dwa króliki na miseczkach i nie jest to dla mnie zbytnio wygodne. Tak, kilogram siemienia lnianego, więc to też, kilogram ostropestu, te nasionka daje najczęściej, czyli siemię i ostropest, takie witaminki dla królików, stosuję różne w hodowli, teraz wziąłem na spróbowanie takie, więc zobaczymy. No i ostatnią rzeczą jest do dezynfekcji suchej. O takie coś i z tego korzystam, więc nie będę tego odpakowywać, bo muszę to sobie przesypać po prostu do swojego pojemnika i tyle w sumie więc takie malutkie zamówienie, więc to Wam jeszcze dograłam, tak, i wrzucę dodatkowo do tego vloga, żeby był on trochę jakiś, trochę może ciekawszy, no nie wiem. Ale dajcie znać, co Wy najczęściej zamawiacie na futerkowym. No i co?
To tyle. Chcieliśmy dograć nasze pierwsze dziecko w głębniku. Tak, nasz pierwszy młodzik odchowany na poddaszu. Siłami natury. Taki słodziak, patrzcie. Taki opierzołek. Ale śmieszny. Ale już duży. No, po tatusiu będzie czerwony. No ładny jesteś, no. Idź, żeby ci nie było zimno. Jeszcze udało nam się od pomorskich tych szymli. Mają właśnie już takiego 5-dniowego młodego. Jeden się nie wykluł, a na drugi się wykluł i na razie wszystko jest okej, także może no, także trzymajcie kciuki za nasze powodzenie w hodowli dalszej. No patrz, jakie ma skrzydełko. No, przystojnie. Kawaler. Łapcie, patrz, jakie łapcie. Słoda, słodziak. Dobra. No jest tak, ja biorę się za robotę. Zostawcie komentarz, co myślicie o tym gołębniku, co poprawić, co dołożyć. Oczywiście każdy komentarz będziemy czytać i na pewno jakoś tam coś dokładać do gołębnika. Dopiero się, jak to powiedzieć, zaczynam te gołębie. Dopiero się zaczynasz. No. Zaczynam się dopiero śmigać o gołębie. No, no, dopiero, nie, no dopiero zaczynamy, więc wiecie, uczymy się też, więc... Tak, jeśli chętnie ktoś tam coś mądrego napisze, także myślę, że to włożymy w to. Tak, żeby po prostu kiedyś nie było tak, że jest to źle i przez to są jakieś problemy. No i żeby też nie poprawiać 100 razy, tylko jak no, już... żeby zrobić, żeby to już było i miało ręce i nogi. Także zostawcie komentarz, łapkę w górę. Subskrypcję, żeby być na bieżąco. I dobijamy do 1000. Więc do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa! Mara.